Witam, z tej strony Grzesiek Barbarzyńca i witam was ponownie w Dawn of War Soulstorm, gdzie będziemy oglądać kolejne meczyki turniejowe i w tym meczu zobaczymy sobie, jak poradził sobie Kapi oraz Karol Q. Rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam was do oglądania. W pierwszym starciu widzimy, że Karol Q wziął ze sobą orków, zaś Kapi przyprowadził imperialne pięści, dawniej Legion, a teraz jedynie Zakon Space Marines. Ta mapa jest na tyle tutaj, można powiedzieć, że niebezpieczna, bo tutaj mamy ponownie mapę, jak zauważyłem na turnieju, są to akurat bardzo popularne, z tylko jednym przejściem. Jest po środku jedynie artefakt, widzimy, że nie ma tutaj punktów kluczowych, więc tutaj prawie na pewno w tym miejscu będziemy mieli sytuację wojny pozycyjnej, wojny okopowej. Widzimy, że już orkowe chłopaki Karolku się już tutaj pojawiają. Widzimy, że też się pojawia chata Dahut of Boys. Więc już za niedługo możemy zobaczyć pewnie Shutta Boys. Jaki by się przydał tutaj, moim zdaniem, Megboy. Bardzo fajna jednostka, którą można przyłączać do innych jednostek. I widzimy już tutaj, że się już powoli się szykuje ta wojna pozycyjna. Widzimy już, że Sevitor tutaj buduje ciężki bolter. Więc widać, że Kapi zauważył, że tutaj jest tylko to jedno przejście i ma zamiar to wykorzystać do pełni możliwości. Nawet Legion odpowiedni moim zdaniem dobrał. Ale widzimy, że już orkowie tutaj nacierają. Atakują tych zwiadowców. Bo moim zdaniem ci orkowi chłopacy dadzą radę sobie ze zwiadowcami. W szczególności w walce wręcz. Ale muszą zatrzymać tego Sevitora przed wybutowaniem ciężkiego bolteru. Już widzimy właśnie ta Shutta Boys going to shoot them. I widzimy też, że Kapi nie czekał, tylko od razu wystawia swoich Space Marines. Ciężki bolter został wybudowany. I ma zamiar wykorzystać to, że tutaj mamy całe miejsce, tutaj to jest negative cover. Więc jeszcze bardziej będzie przetrzebiał te oddziały, które tutaj podejdą. Shutta Boys próbują dostrzelać do tych Marines, ale ale tutaj siła ognia po prostu była niewystarczająca, żeby się przebić. Przez co Kapi może sobie na spokojnie próbować za chwilę przyjmować sobie ten relikt. Tutaj się troszeczkę zbugował ten generator, przynajmniej mi się tak wydaje, albo nie został... Albo dobra, został trochę zbugowany, bo tak jak widzicie, wygląda jakby się ciągle budował, ale się nie wybudował. Raczej się już wybudował, ale już... No nie trwa konstrukcja. A jednak elementy potrzebne do tej konstrukcji dalej się tutaj pojawiają. Widzimy też, że oddział Marines tutaj sobie zajmuje kolejny punkcik. I tak jak się spodziewałem, widzimy właśnie Big Maca. Bardzo fajnie go połączyć z jakąś lepszą jednostką piechoty, żeby móc ich przetransportować prosto na twarz na przykład oddziałów strzeleckich. I zmusić ich od razu do walki wręcz, gdzie Big Mac naprawdę potrafi zrobić niezłą siekę. Jak i w walce wręcz, jak i strzelając. Możemy sobie nawet popatrzeć, że nawet wykrywa niewidzialne jednostki. A przynajmniej pamiętam, że kiedyś wykrywał niewidzialne jednostki. I widzimy, że Kapi sobie na spokojnie tutaj zajmuje punkciki. Generator już wybudowany, więc się pewnie nie będzie martwił, tak jak Karolku, o energię, bo tak jak widzimy, Karolku tutaj nie ma jeszcze żadnego generatora, jedynie tutaj postawił na orków. I niestety trochę ich wystawił na ostrzał. Widać, że już próbuje rozpocząć atak. To może się okazać dla niego sukcesem, bo tutaj na razie widzimy tylko dwa oddziały Marines oraz ten ciężki bolter. Big Mac spokojnie ten ciężki bolter będzie w stanie zniszczyć. To już bardziej jest kwestia, czy orkowie dadzą radę w walce wręcz pokonać tych Space Marines. Ale chyba powinni. Shutta Boys dalej strzelają do Marines, więc jeszcze ich dodatkowo osłabiają. Ale ten oddział orków najprawdopodobniej za chwilę zostanie wybity do nogi. Ale widzimy, że tutaj wieżyczka została zniszczona i powoli Karolku się już tutaj wycofuje. Kapi wraca do przejmowania tutaj swoich punktów. Ci Marines zostali i pilnują pozycji. Kolejny generator już jest w budowie. I się pojawiają kolejni orkowi chłopacy. Ta Shutta Boys już tutaj podchodzą. Rozpoczynają wymianę ognia ze Space Marinami oraz zwiadowcami. Więc na razie wygląda na to, że jest spokój. Przynajmniej przez chwilę.
Bo widzimy, że Karolku już przesuwa swoich orków. Mógłby tymi sługa boys spróbować zająć sobie ten relikt. Ale na razie tego chyba jeszcze nie robi, a jednak postanowił to zrobić. Shutta boys już strzelają do Marines. Ale może to się źle skończyć, bowiem nie mają na razie czym pozbyć się trochę tych zwiadowców. Ale widzimy, że Big Mac próbuje wywrzeć troszeczkę presji. Już strzela ze swojego pistoleciku. Ale szczerze, jak tak patrzę na te oddziały orków, to ten Shutta Boys naprawdę ma ciężko. Ci orkowi chłopacy też za chwilę zginą, jeżeli się nie pozbędą tych zwiadowców. A jak chodzi o takich dowódców, to bardzo zabawnym dowódcą, a przynajmniej taką jednostką, trochę dowódczą, trochę jak komisarze w gwardii, fajni są konowali, których można wybudować sobie tutaj w bazie. Można zrobić fajne ulepszenie, że oni dostawiają bombę i później te bomby wysadzać. To bardzo, bardzo pomaga, szczególnie jeżeli chcemy najzwyczajniej w świecie trochę poirytować przeciwnika. Jak i chcemy wyeliminować bardzo duże grupy piechoty albo właśnie budynków, to taki Pain Boy, jeśli dobrze pamiętam, tak się nazywa po angielsku, to wejdzie. Ale to już jest inna sprawa, bo widzimy, że tutaj Karolku się ładnie wbił. Moim zdaniem mu brakuje jeszcze wystarczającej siły ognia, żeby zniszczyć bazę Kapiemu. W szczególności, że jeszcze ci zwiadowcy tutaj są, którzy wystrzelali tych Shutta Boys. Big Mac mógłby teoretycznie wybić już do końca tych zwiadowców, ale widzimy, że też listening został ulepszony. Więc moim zdaniem Karolku powinien się już stąd wycofywać. Wykorzystać to, że masz odrobinę przewagi, zająć sobie ten relik do końca, budując tam właśnie listening pole, żeby po prostu było trudniej to zająć. Wybudować dodatkowo tutaj wieżyczki, żeby jeszcze trudniej było to zająć. I wykorzystać swoją po prostu przewagę, którą masz przez chwilę. Na razie moim zdaniem troszeczkę tą przewagę marnujesz. Za chwilę się pojawi kapitan Marines. Ci orkowi i chłopacy zamiast bić tego sedytora, powinni moim zdaniem wybijać do końca tych zwiadowców, bo za chwilę tych orkowych chłopaków stracisz. Tutaj się już pojawił kapitan Marines. Widzimy, że tutaj już jest ciężki bolter, który będzie później budowany. Więc ogólnie masz kłopot. Został ci teraz, tak jak widzisz, tylko ten Macboy. Ten Big Mac. Bo ci orkowi chłopacy dużo już nie zrobią. No i widzę, że w końcu postanowiłeś się wycofać, bo jeszcze ten listening pozostał ulepszony. I widzimy, że Kapi dał radę się wybronić. Pytanie teraz tylko brzmi, jak to Karolku będziesz próbował dalej rozegrać i co Kapi zrobi? Bo ja podejrzewam, że Kapi sobie tą wieżyczkę do końca wybuduje i będzie próbował okopać sobie trochę tą pozycję i przejąć sobie ponownie relikt. Bo jeżeli to zrobi, to po prostu będzie miał spokojną inną sytuację. Będzie mógł sobie jeszcze zająć sobie ten punkcik. Okopy same będą de facto broniły tego reliktu. Dodatkowo jeszcze wybuduje się dodatkowy oddział Marines, może dwa. Uzbroi się go jeszcze w ciężkie boltery i będzie pozamiatane. Bo orkowie się po prostu tak łatwo przez to nie przebiją. Big Mac troszeczkę chyba pilnuje tego reliktu. I widzimy, że orkowie już tutaj uzupełniają zajmowanie tych wszystkich punktów do końca. I już tutaj widzimy kolejną wieżyczkę, która będzie pewnie częścią tej wojny pozycyjnej. Shutta Boys już są gotowi. Ale mogą oni nie wystarczyć, żeby wystrzelać tutaj oddziały Marines, które się tutaj budują. Tutaj znowu widzimy, że się troszeczkę zbugowało. Bo znowu te, jakby to powiedzieć, szczypce konstrukcyjne zostały. Ale widzimy, że już Kabi wystawia oddział Marines. Już go uzupełnię trochę. Zwiadowcy sobie zajęli na spokojnie ten punkcik. I widzimy, że Kapi próbuje troszeczkę przesunąć jednostki. Wykorzystać przewagę wykorzystywaną przez snajperki. Ostrzelać troszeczkę tych orków Karolka. Żeby też zobaczyć, jak zareaguje. I już się chyba powoli właśnie na odbicie tego reliktu.
końcu Karolku wybudował sobie pierwszy generator. Buduje sobie te ła banery. Bardzo fajna rzecz, która też jest bardzo ważna, żeby zbierać właśnie te punkty ła. I widzimy, że Kapi wykorzystuje okazję i próbuje przejąć sobie relikt. A Karolku sobie siedzi, nic nie robi z tym. De facto troszeczkę oddając ten artefakt w ręce imperialnych pięści Kapiego. Kolejni orkowi chłopacy już się przygotowują. A tutaj już widzimy, że Kapi wybudował sobie zbrojownię, już sobie robi ulepszenie, żeby mieć więcej wyposażenia, więcej HP, mieć ogólnie więcej wszystkiego nas w podstawowych Marines. Bo nie oszukujmy się, taktyczni Marines moim zdaniem są podstawą każdej armii właśnie Space Marines, bo bez nich po prostu się nie da za bardzo działać. I widzimy, że orkowie próbują w końcu zareagować, ale może się to okazać za późno. Tutaj ostrzał ciężkiego boltera troszeczkę obija tych orkowych chłopaków, którzy tutaj zostali wybici. Listening Post też dodał swoje 3 grosze. I widzimy tutaj konfrontację. Bardzo możliwe, że Big Mac zostanie tutaj właśnie zgładzony. Jeszcze widzimy, że się pojawili tutaj szturmowi Marines, którzy dorwali się do Shutta Boys. I bardzo możliwe, że Karolku straci teraz całą swoją armię. A przynajmniej większość tej armii, bo widzimy, że udało się te Shutta Boys się wycofać, choć dalej próbują ostrzeliwać. Marines się przesuwają do przodu, ale te wieżyczki już zaczynają ostrzeliwać. Ale moim zdaniem ten artefakt już teraz wpada w ręce Kapiego. Widzimy, że tutaj kolejne ciężkie boltery będą budowane. Jak baza zostanie tutaj ulepszona przez Kapiego, to ta wieżyczka zostanie pewnie zamieniona w wieżyczkę, która strzela rakietami. I widzimy teraz właśnie tych szturmowych orków, tych Storm Boys. Mogą się okazać przydatni, ale tutaj widzimy, że ich Shutta Boys, ich kumplowie od fachu, tylko że w tym przypadku strzelający, są nieźle poobijani, morale dość mocno spadło. I te oddziały po prostu może się okazać, że to będzie zbyt mało, żeby tutaj przebić się jeszcze przez tę linię Kapiego. Teraz popatrzmy sobie, jak Kapi wygląda z surowcami. Kapi na pewno lepiej wygląda na razie pod względem energii. Widzimy, że już buduje sobie tutaj lepszą bazę. I widzimy tutaj kolejną konfrontację, ale ciężki bolter już się uaktywnił. Zaczął robić swoje. Ci szturmowi orkowie musieli się wycofać wraz z Shutta Boys. Ale z jakiegoś powodu szturmowi orkowie znów atakują. I zostali po prostu rozstrzelani. Widzimy, że idzie tutaj też ulepszenie, które zwiększy ogólnie siłę ognia, bo też ta możliwość korzystania z plazma pistoli. I widzimy, że właśnie wszyscy sierżanci, dowódcy teraz będą uzbrojeni w te pistolety plazmowe, między innymi ten kapitan. Orkowie znów próbowali tutaj coś przeprowadzić, ale nie za bardzo im to nie wyszło. Listening Post już jest budowany. I moim zdaniem, jeżeli Karolku będzie przeprowadzał ciągle takie ataki, jak teraz, to dużo nie osiągnie. Jedynie będzie tracił niepotrzebnie swoich żołnierzy i surowce. Bo nawet to nie jest pyrrusowe zwycięstwo, to po prostu tu będą samobójcze ataki trochę. Bo obecnie tutaj Marines ma... Marines Kapiego mają tutaj po prostu większą siłę ognia. Mają jeszcze właśnie ten Assault Marine skład, który już za chwilę będzie miał sierżanta. Który tylko doda kolejny gwóźdź do trumny tak naprawdę. Już widzimy, że jest uzbrojony w pistolet plazmowy. Tutaj też widzimy, że jest sierżant przygotowany z pistoletem plazmowym. Już widzimy, że są uzbrajani w ciężkie boltery. Co tylko jeszcze bardziej utrudni życie orkom. Kolejna wieżyczka z ciężkim bolterem już jest zbudowana. A Karolku troszeczkę chyba nie wiedząc co robić, tutaj sobie przygotowuje oddziały.
I tak jak też mówiłem, już się pojawiają tutaj ulepszenia, że już się tutaj szykują wyrzutniki rakiet. Nie oszukujmy się, to jest bardzo przydatne ulepszenie, w szczególności, że orkowie w obecnej sytuacji, jeżeli nie będą mieli żadnych maszyn, to tutaj, jak widzimy, Kapiusz buduje sobie kult maszyny. A mają orkowie bardzo fajną maszynę w postaci War Trucka, którym jest nie dość, że fajną i tanią jednostką i mobilną, to jeszcze można im dodać takie moździerze. I wtedy nie trzeba ich wysyłać strasznie blisko, żeby coś robili, tylko mogliby dosłownie ze swojej bazy troszeczkę oszliwiać tutaj te pozycje. I widzimy kolejny ciężką wieżyczkę z Bolterem. Kult maszyny już jest przygotowany. I moim zdaniem Kapi tutaj troszeczkę prowadzi pod względem zasobów. Tak jak widzimy, no energię już troszeczkę sobie uzbierał Karolku. Ale ma bardzo duże problemy z rekwizycją. O wiele mniej z tego też co zauważyłem zbiera niż Kapi. Zobaczmy sobie ile Kapi zbiera. No właśnie widzimy. Najprawdopodobniej to też przez to, że listening posty są tutaj ulepszane. Możliwe, że jeszcze Kapi po drodze zrobił sobie ulepszenie, żeby zbierać sobie jeszcze dodatkową rekwizycję. Ciężki bolter już tutaj jest gotowy. Więc teraz wszelkie ataki, które przeprowadzi Karolku, mogą się okazać jeszcze trudniejsze. Ten listening post już jest na swoim ostatnim poziomie rozwoju. Co tak naprawdę tylko sprawi, że przebicie się przez to może się okazać niemałym wyzwaniem, ale mógłby wykorzystać bardzo fajny manewr. I tutaj pójdę się z Big Maciem, Karolku, wziąć na przykład noobów lub właśnie komandosów, przetransportować się tutaj, spróbować zaatakować tutaj troszeczkę od tyłu Kapiego, zmusić tą piechotę, żeby troszeczkę odeszła właśnie w kierunku tego ataku, gdzie tutaj teraz zwiadowcy troszeczkę wykorzystują okazję i odkrywają tutaj postawioną wieżyczkę. Widzimy, że Kapi już wystawił Dreadnota. A Karolku próbuje przeprowadzić troszeczkę chyba atak, ale chyba zauważył, jak duża siła ognia jest, bo nawet część orków nawet nie doszła. Kapi już rozstawia swoich zwiadowców oraz oddziały z ciężkimi bolterami. I widzimy, że tutaj te wieżyczki Y już powoli są niszczone. Bo dosłownie ta wieżyczka, tak jak widzimy, pod tym wspólnym ostrzem dosłownie się rozpływa. O! Wieżyczka jest, ale jej nie ma. I widzimy, że Gretchen pokonał prawa grawitacji. I sobie teraz spogląda na wszystko jak taki super Gretchen. I może by to dawało troszeczkę wizji. A przynajmniej on by miał lepsze widoki, bo na razie ma widok na swoich orkowych chłopaków. Ale jakby był taki odwrócony, to wiecie, taki lewitujący Gretchen. Spoglądający się tutaj i widzący wszystko, co tutaj się dzieje. O, szarzy rycerze się pojawiają. Bardzo fajna jednostka w oddziałach Marines. Jest to oni własną frakcją już w figurkowej wersji. Samemu posiadam właśnie ich niemały oddział, który mógłbym już wykorzystywać do gry dla ludzi. Ale nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach koronawirus troszeczkę nie pomaga. Nie można się za bardzo spotykać, więc na razie jedynych szarych rycerzy, jakich mogę sobie popatrzeć, to tutaj na turnieju, jak się ich weźmie za pomocą Space Marines oraz swoje figurki, które mam w szafie, bo szarzy rycerze mają tą fajną zaletę, że to jest zazwyczaj mało liczebna armia, bardziej stojąca na jakość, a nie na ilość. Więc też jest łatwiejsza w transporcie niż na przykład Gwardia Imperialna, gdzie żeby mieć jakąś skuteczniejszą armię, to już musisz mieć prawie 50 modeli. Gdzie jak bierzesz na przykład tych szarych rycerzy, to może twoja armia się składać z powiedzmy 25 i taką armię z 25 szarych rycerzy możesz o wiele łatwiej przetransportować. Ale to też zależy na ile punktów gracie, bo zazwyczaj zauważyłem, że się chyba gra na ponad 1000 punktów, może na 1000 punktów. A co do orków, no by się przydał właśnie moim zdaniem taki Paint Boy, który też teraz w figurkowej wersji robi też za osobnego dowódcę, więc można go wystawiać jako dowódcę. Wziąć mu ulepszenie z tymi bombami, sprawić, żeby nie zginął po drodze. Tutaj postawił tą bombę,
I wysadził. Bum. I te wieżyczki mogłyby po prostu zniknąć z powierzchni Ziemi. Ale widzimy, że znów światowcy są rozstawiani. I troszeczkę ten Magboy oraz te wieżyczki są wystawione. O! Mamy Wartracki. To jest dobry znak. Te Wartracki mogą faktycznie pomóc ze zniszczeniem tych wieżyczek. Ale żeby mogły być faktycznie skuteczne, przydałoby im się te bombczaki, które właśnie działają właśnie bardzo dobrze przeciwko głównie piechocie i działają troszeczkę jak artyleria, co nawet tutaj opis troszeczkę to mówi. Nie wiem, co mi w ci zwiadowcy strzelają, bo Big Mac, no dobra, troszeczkę oberwał. Ale to on chyba nie, ale on chyba nie jest tym głównym celem tego ich ostrzału. A jeżeli nie on, to w co oni strzelają? No ci orkowi chłopacy też nie obrywają. A, w tego Wartracka strzelają. Więcej by zrobili chyba strzelając w tego Big Maca. Widzimy już, że kolejny oddział Marines już tutaj został wystawiony. Ten oddział, który był wcześniej, już widzimy, że jest uzbrojony w miotacze rakiet. Na razie widzimy, że Capi ma bardzo, ale to bardzo duże zasoby rekwizycji. Baza ulepszona na maksymalny poziom. Zwiadowcy tutaj sobie strzelają, rakiety poleciało już w Big Maca. I moim zdaniem może to teraz Capi ładnie wykorzystać, zwerbować sobie dodatkowe jednostki pancerne, na przykład Quirulinda, który powiedzmy tutaj rozstawiony miałby dosłownie ostrzał na całą bazę Karolka. Gdzie, nie oszukujmy się, trochę Karolek jest tutaj obrężony. I to mocno. Bo tutaj, popatrzcie, ta część mapy jest wręcz pusta. Tu też jest pusto. Wszystko skoncentrował Karolek tutaj. Gdzie, jak też popatrzymy, Karolek ma bardzo duże braki zasobowe. A Capi ma tyle zasobów, że może sobie zrobić de facto wszystko, co mu się żywnie podoba. Widzimy, że już nawet sobie buduje sobie przekaźnik orbitalny. Więc najprawdopodobniej już za niedługo zobaczymy jeszcze ulepszenie dla Terminatorów. No i samych Terminatorów. Żeby się nagle pojawili, mogli skakać za pomocą tych swoich teleportów. I widzimy, że Champlain się pojawił, który będzie pewnie wspierał tutaj oddziały Marines. Ale popatrzmy, co tutaj się dzieje, bo i tak na razie wygląda na to, że siedzimy i czekamy. No, orkowie się tutaj zebrali. Mamy tutaj noby. Naprawdę fajna jednostka. Samemu mam ich dwa oddziały de facto u siebie. Jeden złożony, drugi jeszcze nie złożony. Właśnie figurkowe. Bo właśnie można ich bardzo fajnie wykorzystywać na różne sposoby. Ale widzimy, że tutaj coś się stało i Big Mac został wystawiony troszeczkę na ostrzał tego listening posta. Coś się podziało. Tutaj już widzimy, że jakaś jednostka została wystawiona. Najprawdopodobniej właśnie ci Terminatorzy. Widzimy też, że już się pojawia tutaj ulepszenie. Kolejne ulepszenia już są budowane, w tym zajebista szarża tych szarych rycerzy. Kolejne ciężkie boltery i moim zdaniem... O! Tutaj coś zostało zrzucone. Czyżby przez przypadek Sevitor tutaj wszedł i musiał go Capi wyciągnąć w ten sposób? Bardzo możliwe. O! Widzimy, że już się oddział Terminatorów szykuje. Ale co do orków, to jest też fajna jednostka. To też jest fajna armia, którą można zrobić pod kilka różnych sposobów. Ja na przykład znam bardzo jeden zabawny sposób grania orkami, gdzie pakujesz swoich orkowych chłopaków oraz noby oraz inne oddziały piechoty do Wartracków. Z tymi Wartrackami jak najszybciej jedziesz na odpowiednie pozycje, wyrzucasz te oddziały i robisz. Bo te Wartracki wbrew pozorom bardzo mocno mogą zadziałać. Ale tutaj już się rozpoczął niezły ostrzał. Ale moim zdaniem te oddziały dużo nie osiągną. Chociaż widzimy, że tutaj Wartracki są. Jest to ulepszenie i widzimy, że
Te Wartraki wraz z noobami tutaj robią ścieczkę z tych ciężkich Volterów. Ale oddziału po prostu Kapiego jest tutaj za dużo. I dlatego ja nie lubię właśnie takich mapek. To są takie mapki, które wręcz zmuszają do wojny pozycyjnej. Jeżeli jeden przeciwnik ma przewagę i się wcześniej okopie i zdobędzie ten środek, to bez odpowiedniej taktyki ani rusz, bo tutaj ten rasz piechoty po prostu nie przyniósł nic Karolkowi poza zagładą z wszystkich swoich oddziałów. A mógłby to zrobić na kilka różnych innych sposobów. Jak chociażby zainwestowanie w te Wartraki, rozstawienie ich tutaj i ostrzeliwanie pasywnego Listening Posta na początek. Później próba ostrzeliwania na ślepo, bo jak macie jednostki artyleryjskie, albo chociażby granatniki, to wy możecie strzelać pasywnie. Nie musicie mieć zawsze wizji, żeby zaatakować przeciwnika. Choć nie oszukujmy się, wizja jest bardzo przydatna, to i tak jej czasami nie potrzebujecie. I czasami chociażby taki pasywny ostrzał jednej czy dwóch oddziałów artyleryjskich potrafi naprawdę napsuć krwi. A co dopiero w takiej wojnie pozycyjnej? Musisz wtedy przeciwnika do naprawy, do troszeczkę rozproszenia swoich sił, co będziesz mógł wykorzystać w jakiś sposób. I widzimy, że tutaj zostaje wysłany Dreadnought, chyba że troszeczkę poprzeszkadzać Karolkowi. Dreadnoughty też fajna jednostka. Choć muszę przyznać, że Dreadnoughty mają tą rzecz do siebie, przynajmniej w figurkowej wersji miały, że miały czasami problem z przejściem. Jak się pojawiają na przykład tyranidzi albo coś, co wyskakiwało, to jest taka zasada w figurkowej wersji, że jeżeli to wyskakuje coś i jednostka ląduje na krawędzi albo na nieprzekraczalnym terenie, to jednostka zostaje zniszczona. Ja znam wiele takich historii, że bardzo fajne jednostki zostały zniszczone właśnie przez to, że się tyranidzi pojawili. Ale też z tego, co przynajmniej ja słyszałem, tyranidzi są jedną z najbardziej nielubianych frakcji. Co w sumie się nie dziwię, bo troszeczkę ci tyranidzi to są tacy... No, powiem tak, jak ja patrzyłem zawsze na nich w Dawn of War'ach, czy też w figurkowej wersji, zawsze mi się kojarzyli z takim typowym alienem troszeczkę. Takim typowym, lub takimi trochę zwierzoludźmi. O, widzimy, że tutaj się Predator jeszcze pojawił. Więc widać, że Kapi przygotowuje się na atak, co już nawet tutaj widzimy. Predator już ruszają, Marines już też ruszają, bo widzą, że tutaj Dreadnought, pomimo że samemu wyruszył, to i tak narobił szkód. Żadnych oddziałów praktycznie Karolek już nie ma i to już jest de facto czyszczenie. Więc GG, pierwszy punkt dla Kapiego. Gratuluję, ja sobie tu pozwolę przyspieszyć, jeżeli troszeczkę poszło to szybciej. Tutaj widzimy, że jeszcze Karolek próbuje wystawić orkowych chłopaków, próbował wystawić Big Maca, ale Big Mac został zgładzony. Tutaj widzimy, że pozostałe jednostki orków już są tutaj niszczone. Tutaj widzimy jeszcze ostrzał orbitalny. Orkowi chłopacy też już zostali zgładzeni i orkowa biocha już się powoli niszczy. I to już jest definitywny GG. Więc gratulacje dla Kapiego za zdobycie punkciku. A teraz zobaczmy, jak wam poszło w następnym starciu. W następnym starciu, z tego co widzimy, Kapi przyprowadził ze sobą Eldarów, zaś Karolek sprowadza ze sobą Gwardię Imperialną. Bardzo fajna właśnie armia. Jedynie się zastanawiam, czy dobrym pomysłem będzie w tym przypadku dla Gwardii pójście w jak największą ilość piechoty, żeby zająć jak najwięcej punktów? Czy może się ograniczą do 3 jednostek i spróbują się jak najszybciej rozwinąć, żeby mieć jak najszybszy dostęp do swoich psykerów? Bo nie oszukujmy się, Eldarzy też mają swoje niewidzialne jednostki. Wyłączmy Mgłę Wojny. Karolek już tutaj inwestuje w gwardzistów imperialnych. Po drugiej stronie widzimy już, że buduje się portal aspektu. Ja się założę, że Kapi jako jeden ze swoich pierwszych tutaj ulepszeń weźmie
nie, Banshee, które są właśnie bardzo dobrą jednostką do walki wręcz, oraz jeszcze zmniejszają morale, więc są bardzo dobrym kontrą czasami na gwardzistów imperialnych. Jak się jeszcze je połączy z tymi czołgami transportowymi, które mają właśnie eldarzy, jeśli dobrze pamiętam Falcon Tanks, to najzwyczajniej w świecie gwardia za dużo nie zrobi. Banshee wylądują na ich twarzach. A nawet bez tych czołgów, co po prostu mogą wylądować bardzo ładnie na ich twarzach. Właśnie widzieliśmy, że tutaj ulepszenie szło. Już pierwsze Banshee są produkowane. Gwardziści tutaj Karolka już sobie zdobywają punkty, żeby się sobie zabezpieczyć na początek to wzgórze. Widzimy też, że już się buduje pierwszy generator plazmy, więc chyba Karolek zauważył ze swojego poprzedniego meczu, że te generatory plazmy jednak od czegoś są i lepiej je wybudować chociaż jeden na samym początku. I widzimy już tutaj, że już się szykuje oddział dowódczy. Moim zdaniem dobry wybór, bo będzie można szybciej wystawić jakąkolwiek wersję Psykera. Zobaczmy. No, Psyker się bardzo przyda. Bo ja się bym nie zdziwił, jeżeli by się tutaj pojawiła jakaś jednostka niewidzialna, jak na przykład Rangerzy, która przeciwko Gwardii też jest bardzo dobra. Na razie widziałem je chyba tylko w jeden raz w meczach turniejowych. Gwardziści sobie tutaj zajmują. Kolejny punkcik już jest zajmowany. Widzimy, że tutaj już jest przygotowywane ulepszenie, żeby Rangerzy stali się niewidzialni. I są na tyle ciekawą jednostką, że mogą spokojnie strzelać, dalej będąc niewidzialnymi, ale troszeczkę działają jak niektórzy wojownicy ognia lub normalnie snajperzy, że muszą się najpierw rozstawić. Ale widzimy, że tutaj Karolek już tutaj poszedł mocno w ekspansję, próbuje tutaj zajmować te punkty wokół siebie. Kapi troszeczkę wolniej poszedł z tą ekspansją, bo ma tylko ten jeden oddział strażników oraz Banshee. Ale jak na razie też jest stabilnie. Te Banshee już tutaj idą prawdopodobnie zająć tą krytyczną lokację. Już widzimy, że Kapi tutaj produkuje Rangerów. Najprawdopodobniej będzie chciał wykorzystać do zajęcia sobie tego punktu i później ostrzału. Chociaż może się nie spodziewać, że już Psyker został wystawiony. Ale moim zdaniem to była dobra decyzja, żeby jednak pójść w ten oddział dowódczy. Załatwienie sobie wcześniej tego Psykera. Z tego powodu. Mamy ten taktyczny skaner, ale on nie zawsze się przyda. Albo nie zawsze będzie można go w pełni wykorzystać. Ale popatrzmy sobie, co tu się dalej dzieje. Relikt już jest sobie zajmowany. Strażnicy zajmują drugi relikcik. Widzimy, że już tutaj są już pozycje powoli okopywane. I widzimy, że Karolek już wysyła swój oddział gwardzistów, wysprowadzając sobie ten środek. Rangerzy już się powinni gdzieś pojawić, więc sobie ich tutaj... O! Rangerzy już tutaj byli ukryci. Ostrzeliwują tych biednych gwardzistów i widzimy, że już Karolek troszeczkę pewnie stawia sobie tutaj ciężki bolter. Biedny gwardzista został rozstrzelany. Nawet nie wiedział przez co. Ale widzimy, że oddział dowódczy już tutaj z Psykerem wykrył tych Rangerów, przegania ich. Tutaj widzimy, że Banshee sobie zajęły punkcik. Relikcik już tutaj też jest prawie zajęty. I Imperium Ludzkości, Gwardia Imperialna Karolka już tutaj sobie zajmuje krytyczną lokację. Kolejna wieżyczka zaczyna być tutaj budowana, ta z jakiegoś powodu nie została ukończona. A Rangerzy sobie tutaj ostrzeliwują tych gwardzistów, wykorzystując, że tutaj jeszcze ich nie widać. I może się to skończyć tym, że Karolek, jeżeli nie zareaguje, utraci cały swój oddział. A to zawsze jest strata jakichś surowców, nawet jeżeli niewielu, to jakichś surowców. No właśnie widzimy, że zostało tylko dwóch gwardzistów. Jeden gwardzista, już tych gwardzistów nie ma. Za późno troszeczkę wysłany ten dowódca, żeby wykryć jednak tych Rangerów. Banshee już tutaj się zbliżają, ale ciężki bolter już został zbudowany. Teraz wypadałoby dokończyć ten ciężki bolter. Widzimy, że Rangerzy się przesuwają, Banshee się rzucają na ten oddział gwardzistów. A Kapi sobie sprowadził arcyprorokinię. Zajebiście.
I widzimy, że tutaj gwardziści chcą sobie zająć ten punkcik. Więc możliwe, że Karolek chce tym razem postawić na to, co udało się wcześniej Kapiemu, czyli na wojnę pozycyjną. I zająć po prostu tą krytyczną lokację, okopać ją i okopać tą drugą krytyczną lokację. Ale widzimy, że tutaj dalej trwają starcia. Rangerzy próbują coś tutaj osiągnąć, troszeczkę z tych gwardzistów podręczyć. Tak samo Banshee. Kolejny oddział Banshee też został wyprodukowany. Zaś ci gwardziści mają naprawdę niełatwe życie. Za chwilę prawdopodobnie ten oddział, tak jak zobaczyliśmy, oddział został wybity. Ale te Banshee też nie mają łatwo, bo tutaj jednak są te dwa ciężkie boltery. Ale możliwe, że ten oddział jeszcze przeżyje. Arcyprorokini już tutaj podbiegła. Próbuje wesprzeć swoich wojowników. Ten oddział Banshee nie powinien na razie, moim zdaniem, się wystawiać, tylko powinien zostać odbudowany. Bo i tak byłoby to tańsze niż rozpoczęcie budowy kolejnego oddziału. I widzimy, że gwardziści się trochę tutaj cofają. Chcą wesprzeć swoich dwóch psykerów, którzy byli towarzyszami generała. Oddziały Banshee zostały tutaj rozbite. Tak samo arcyprorokini została zgładzona pod strzałem. Rangerzy, pomimo że mają naprawdę całkiem niezłe obrażenia, to ich siła ognia tutaj nie wystarczy na te ciężkie boltery. Te Banshee też już powinny się wycofać. To zwyczajnie w świecie teraz to jest... No, nie zrobią nic. Nie zrobią nic. Ci strażnicy w końcu już nie. I widzimy, że te Banshee zostały praktycznie wybite do domu. Więc Kapi ma teraz samą trochę nieciekawą sytuację, że samemu został troszeczkę przeszpilony, ale widzimy już, że pojawia się ulepszenie na ogniste smoki. Możliwe, że właśnie te Banshee połączone z ognistymi smokami mogą troszeczkę napsocić. Ogniste smoki są bardzo dobrą jednostką przeciwpancerną oraz przeciwbudynkową. I nie oszukujmy się, jak podejdą i zaczną strzelać do tych wieżyczek, to te wieżyczki stopnieją bardzo szybko. Tylko oni będą potrzebowali faktycznie jakiegoś wsparcia. I ci rangerzy, że nie pozwalają Kapiemu tutaj zająć tej lokacji. Widzimy, że taktyczny portal już jest wybudowany. Oraz wieżyczki te. Platformy wspierające już są budowane. Strażnicy tutaj próbują troszeczkę pomóc. No, nie wiem, czemu chciałeś tu postawić ten ciężki bolter, stary. To ci nie pomoże. Tutaj zmarnowałeś perfidnie swoje surowce, Karolek. Tą pozycję ewidentnie ma Kapi. I prawdopodobnie się pojawią kolejne te platformy wsparcia. I właśnie się to dzieje, że kolejna platforma wsparcia już jest budowana. Gwardziści są już tutaj powoli rozbijani, pomimo że kolejne dwa oddziały tutaj podchodzą. Ten oddział dowódczy już zostaje wybity wraz z tym nieszczęsnym ciężkim bolterem. Banshee musiały się troszeczkę wycofać. Ale te support platformy nie pozwalają też dodatkowo gwardzistom tutaj się rozbudować, nie pozwalają się tutaj zająć tego punktu. Przez co widzimy, że teraz na moście głównie dominują ciała jednak gwardzistów, a nie Eldarów. Widzimy, że też jest tutaj powoli budowane ulepszenie na tym portalu, które sprawi, że portal będzie niewidzialny. I jeśli dobrze pamiętam, on pozwala też ustawić niewidzialność na wieżyczkach oraz wszystkich innych budynkach. Gdzie tutaj widzimy, że chyba jedna z wieżyczek powoli zostaje przemieniona w wieżyczkę D-Cannon, czyli to ulepszenie w przeciwpancerne. Widzimy, że już tutaj ogniste smoki się pojawiły ze swoim egzarchą. Znowu arcyprorokini się przygotowuje do pojawienia się. Więc szykuje się całkiem niezła zabawa. Całkiem niezła. I się arcyprorokini tutaj pojawia. I mamy sytuację troszeczkę pasową, bo widzimy, że obie strony
Na razie nie przypuszczają żadnej formy ofensywy. Chociaż tutaj widzimy, że już jest przygotowywany kolejny generator plazmy. Chociaż Kapi mógłby zaryzykować. Widzimy kolejne oddziały ognistych smoków, więc Kapi się już przygotowuje, że pojawią się jednostki pancerne. Ale mógłby zaryzykować, wziąć jeden oddział strażników, sprawdzić ten punkt, bo widzimy, że ten punkt ostatecznie nie został zajęty. Dopiero go gwardziści idą zająć. I nie oszukujmy się, tutaj gwardziści bez wsparcia tych wieżyczek, tutaj mogliby mieć naprawdę przerąbane na te oddziały, które tutaj ma Kapi. Widzimy, że właśnie te ogniste smoki kolejne zostały wystawione. Za chwilę się pojawi ich egzarcha, pojawi się kolejny członek ich oddziału. I dalej żadna ze stron nie może przejąć tego punktu. O, widzimy tutaj ulepszenie, więc teraz wszystkie oddziały Eldarów troszeczkę będą mocniejsze. Przydałby się możliwe, że jeszcze jeden oddział tutaj właśnie tych strażników, żeby dodać taki dodatkowy oddział piechoty. Przez chwilę myślałem, że ten oddział ma czterech czarnoksiężników, a to jest jedynka, dobra. Naprawdę. To byłoby zabawne, taki oddział 10 strażników i 4 warlocków. Wiem, że chyba w jednym z modów można było mieć oddział samych czarnoksiężników Eldarów. Ale dobra, zobaczmy, co szykuje Kapi. Ściąga sobie portal wspierający. Z niego będą wychodziły maszyny. Ja się założę, że się pojawią Wraith Lordy. Możliwe, że się pojawią te czołgi gieldarskie, które mogłyby się akurat być bardzo przydatne, głównie żeby pozbyć się tych wieżyczek. Bo tak jak widzimy, wszystkie wieżyczki są na razie tworzone przeciwpiechotne. Mamy tutaj już ulepszenie na mrocznych żniwiarzy. Ci mroczni żniwiarze też mogą narobić swoje. I tak jak mówiłem, widzimy już tutaj ulepszenie na Wraith Lordy. Ale mamy właśnie dalej tą wojnę pozycyjną. Która ja tak zauważyłem, że coraz częściej się po prostu wydarza. Że po prostu w każdym starciu jest chociaż troszeczkę takiej wojny pozycyjnej. Zazwyczaj przy tych kluczowych punktach, tak zauważyłem. Co sprawia, że przeciwnik, który szybciej zajmie te punkty, da radę je okopać, zwyczajnie często może mieć przewagę. Widzimy, że kolejne ulepszenie tutaj. Widzimy, że tutaj jeszcze baza nie została ulepszona w przypadku Karolka. Kolejne generatory są budowane. Zobaczmy, jak on wygląda w sumie z surowcami. A Karolek na razie chyba nie ma zbytnio surowców. Musiał chyba wydawać większość swoich energii na granatniki. Co by mnie w sumie nie zdziwiło. No właśnie, widzimy, że większość energii ma musiała iść na granatniki, przez co nie miał za bardzo energii tutaj do rozwinięcia swojej bazy. To może się okazać bardzo niebezpieczne. W szczególności, że tutaj jak widzimy, Kapi już tutaj się powoli przygotowuje do ataku. Już ma swoje... już buduje sobie tego Wraith Lorda pierwszego. Kolejny generator plazmy już jest w produkcji. A ten Wraith Lord, jak jeszcze da mu tą lansę, to może naprawdę ładnie porobić te wieżyczki. I ta siła ognia, którą obecnie tutaj dysponuje Karolek, może nie wystarczyć. Choć widzimy, że już sobie na pewności tutaj okupuje tą pozycję. Zaś ci gwardziści pilnują tutaj, przez co ma troszeczkę rozproszone siły. Kapi ma trochę bardziej skoncentrowane, jak sobie tutaj popatrzymy. Już ten Wraith Lord się pojawił. I na razie wygląda to tak, że teraz jest czekanie, aż Kapi tutaj zareaguje. Widać, że próbował zareagować. Wysłał do swoich rangerów, ale zostali oni wyczuci przez tą wieżyczkę. Ale dalej ich można zauważyć, bo teraz mają tą swoją poświatę z szybkości. Ciekawe, czy jak ta szybkość zejdzie, to będą dalej widoczni. To jest dobre pytanie.
Sobie zobaczmy, ile jeszcze ta szybko będzie trwała. A nie, to nie jest aktywowane, więc teraz będą dalej widoczni. Więc tak jak widzicie, też i tych można zauważyć. Niektóre ulepszenia, pomimo że wzmacniają czasami jednostki, sprawiają też, że mogą mieć jakiś swój dodatkowy negatywny efekt. Jak na przykład w tym przypadku, że ta poświata jest jednak widoczna. Co może sprawić, że jednak jednostki mogą być zauważone. O! Tej jednostki jeszcze nie widziałem w turnieju. Warp Spider skład. Bardzo fajny oddział, jeszcze przeskakuje. Naprawdę potrafi zrobić siekę z piechoty. I tak poirytować przeciwnika, że głowa mała. Brakowało mi trochę tej jednostki w turnieju, to muszę przyznać. Więc jestem zadowolony, że ją w końcu widzę. A, tu widzimy dodatkowe ulepszenie, widzimy, że tutaj kolejny Vlaytroth już jest zbudowany. I teraz pytanie brzmi, gdzie będzie następne starcie? Czy ono będzie ponownie na moście? Czy będzie walka o ten punkt? Czy może gwardziści się tutaj ruszą i spróbują zająć ten punkt? No to jest troszeczkę taka gra na czekanie. Choć nie oszukujmy się, gwardziści są dobrzy w takiej trochę grze na czekanie. Bo nawet w figurkowej wersji mają bardzo fajne możliwości ości okopowe, jak na przykład właśnie te heavy weapon squady. Gdzie w wersji figurkowej są one o wiele skuteczniejsze, bo tam zamiast jednego żołnierzyka dostajecie od razu w zestawie 3, a gwardziści, jak się ich buduje, to trzeba budować według pewnej zasady tak zwanego regimentu, że kupujesz sobie oddział dowódczy i wtedy masz jakby dostęp, jeśli dobrze pamiętam, właśnie do 3 podstawowych jednostek piechoty i masz od razu dostęp do 3 łapion składu. I możesz sobie uzbroić tak, jak chcesz. I 3 łapion składy są jakby w cenie jednego oddziału. Ale tutaj widzimy, że Kat tutaj fajnie przeprowadził uderzenie. Niszczył tutaj tę wieżyczkę, niszczył tych gwardzistów. I może sobie zająć tą krytyczną lokację, nie ryzykować konfrontacji tutaj. Ale wracając do właśnie tego, jak tam się to rozkładało. I właśnie te heavy łapią składy, można właśnie uzbrajać takie rzeczy jak moździerze, ciężkie boltery, karabiny laserowe. Ja na przykład preferuję bardzo mocno moździerze, jak chodzi o figurkową wersję. Mam właśnie jeden łapiąc skład uzbrojony w same moździerze. Bowiem on bardzo potrafi napsuć krwi, w szczególności jeżeli przeciwnik ma bardzo dużo osłon. A ty jak grasz jako Gwardia Imperialna, to o dziwo chcesz, żeby był jak najmniej osłon, bo żebyś mógł wykorzystać swoją najpotężniejszą zabawkę, jaką jest jednak siła pancerna. Ale nie oszukujmy się, tam pola bitwy też czasami mają właśnie te. O, widzimy tutaj, że Karolek wysłał tutaj chimery. Czy te chimery mają jakieś oddziały? Ta chimera ma jakieś oddziały. Gwardziści próbowali tutaj troszeczkę zaatakować od tyłu. Z jakiegoś powodu ci gwardziści tutaj stali, nie wykonywali w tym czasie ataku. Więc cała ta taktyka tutaj w tej pancernej pięści troszeczkę właśnie nie wyszła. Chociaż miała swój potencjał. Ale tutaj właśnie widzimy, że 20 się przesuwają do przodu. Heavy łapią team z mojej perspektywy, Karolek, troszeczkę za bardzo wystawiłeś na przedzie. Jakbyś wystawił go bardziej na tył, byłby o wiele bardziej skuteczniejszy. Bo okej, otrzymuje on mniejsze obrażenia, jak jest okopany, ale też teraz nic z niego prawie, że nie strzela. A teraz popatrz, co się tutaj stało. Poleciała ta burza. Okej, zniszczyłeś tą jedną wieżyczkę. Druga wieżyczka też za chwilę pewnie zostanie zniszczona. Ale Kafi tutaj dosłownie rozproszył twoje oddziały gwardzistów. Ten heavy łapion team za chwilę zostanie zlikwidowany, chociaż widać, że dość mocno wytrzymuje. Postanowiłeś go trochę rozkopać. Już go powinieneś wycofywać. Ale niestety nie zdążyłeś. I te oddziały gwardzistów, ten cały atak troszeczkę może pójść też na marne. Że te oddziały troszeczkę za późno uderzyły. Jak te chimery podjeżdżały, to powinieneś od razu atakować, nie czekać. Chociaż i tak troszeczkę tutaj osiągnąłeś, chociaż
Moim zdaniem likwidowanie tutaj tych dwóch wieżyczek to nie nazwałbym jakoś wielkim sukcesem. I chyba jeden oddział Banshee też zlikwidowałeś. Pająki się tutaj kolejne pojawiają. I widać, że Capi ma na razie tą przewagę. Mógłby spróbować teoretycznie tutaj uderzyć. O! Co ja widzę? Gwardziści zamiast granatników mają karabiny plazmowe? Wow! Od dawna tego nie widziałem. Przynajmniej nie w meczach turniejowych, bo samemu czasami biorę te karabiny jak gram. No bo często się właśnie przydają. W szczególności przeciwko piechocie. Ale warto wtedy zrobić tak, że jeden jest tylko karabin plazmowy na oddział. Nauczyłem się też tego, że w figurkowej wersji te karabiny plazmowe są naprawdę zdradzieckimi po prostu brońmi. Naprawdę potrafią zrobić swoje, ale jak masz nieszczęście w rzutach, ja na szczęście troszeczkę szczęście w rzutach kością mam, co zazwyczaj moi znajomi z RPG-u bardzo mocno mi wytykają. Ale to jest inna sprawa, to wtedy może ci ta broń po prostu wybuchnąć w rękach i wtedy broń, którą miałeś okazję nieźle narobić i po prostu stracha przeciwnikowi, tobie po prostu narobi szkód. Widzimy, że tutaj już sentinele zostały rozstawione, pewnie że pojawił się tego Wraithlorda, ale nie wiem czemu te sentinele nie ostrzeliwują tego Wraithlorda, teraz dopiero zaczęły, tak powinny od razu w niego strzelać, a nie czekaj, bo tutaj trafce pająki się tutaj załączyły, pojawiły się wprost na twarzach gwardzistów. Jeden sentinel już padł, ale ten Wraithlord też już pada. Tutaj jeszcze ci rangerzy tutaj ostrzeliwują, wspierając te pająki plazmowe. I troszeczkę mnie dziwi, że Capi nie wykorzystuje reszty swoich oddziałów. Czemu te oddziały to tak sobie stoją i nic nie robią? Mógłby je przetransportować, żeby tutaj spróbować jakoś zaatakować, albo jakby tutaj miał wcześniej portal, tylko wpakować do portalu, by przenieść przez portal i działamy. Bo te portale też są właśnie bardzo przydatne i w sumie uświadomiłem sobie, że obydwie armie miały bardzo fajny potencjał do przenoszenia swoich jednostek, ale go nie wykorzystały. Eldary mają te swoje portale, którym spokojnie mogliby na niewidzialce tutaj poukrywać. A tutaj widzimy, że nawet Capi ma ten portal. Bardziej się mogą przez te swoje budynki, przez te swoje tunele się przetransportowywać. I de facto Capi mogłeś tutaj wziąć, wstawić część oddziału tutaj do tego portalu. To jak tutaj widzimy, też wystawiłeś z tego portalu właśnie jedną tą platformę. I zniszczyć już całkowicie oddziały tutaj Karolka i zdobyć sobie przewagę. Ale niestety tego nie do końca wykorzystałeś, przynajmniej teraz. To teraz widzimy, że dopiero schowałeś tych renderów tutaj do tego Webgate'a. I teraz ich pewnie gdzieś będziesz chciał wystawić. O, widzimy tutaj Harlekina już w bazie. Ta platforma tutaj jest władzona. I moim zdaniem tutaj wygrywa jednak Karolek, przynajmniej tą starcie. Sprawiając, że Capi już nie będzie wygrywał przez zdobywanie punktów. I będzie znowu ten punkt na moście, prawdopodobnie języczkiem uwagi. O! Seer Council, czyli to jest to, co ja myślałem, że może być chyba ten oddział tych czarnoksiężników. Też tego jeszcze nie widzieliśmy w turnieju, więc wow, mamy tutaj bardzo wiele wykorzystanych jednostek, których zazwyczaj się w turnieju nie widzi. Ale głównie jak tak też popatrzyłem, to jak się gra tymi Eldarami, to bardzo rzadko się do tych jednostek dochodzi. Przynajmniej patrząc na to, że bardzo wiele, przynajmniej jak ja tak widzę, jak już się idzie pod Eldarów, to często jest ten rush. Mamy teraz ten oddział Warlocków, ten Seer Council, którzy naprawdę mogą narobić szkód. Tutaj jeszcze Warp Spider Equipment bardzo może pomóc właśnie tym pająkom, bo jeśli dobrze pamiętam, ich zaraz zostali wyposażeni w wiele lepszą broń, która zadawać będzie o wiele więcej obrażeń. I znowu mamy grę czekania. Co pewnie oznacza, że znowu się prawdopodobnie rozgadam. Albo i nie. Za chwilę zobaczymy. Bo widzimy, że ponownie są te sentinele. Rozumiem, po co, jak gracie gwardią, bierzecie sentinele.
Jeżeli się akurat na jednej rzeczy znam, jak chodzi o rzeczy tutaj, to na pewno jest gwardia. I ja bym ci powiedział, Karolek, że na to, co widziałeś, że Kapi ma, sentinele dużo ci nie pomogą. Sentinele to jest perfidia i jednostka przeciwko... Właśnie jednostką opancerzonym, okej. Okay. Dwa sentinele mogą się troszeczkę przydać, ale też nie możesz po prostu nimi spamować. Moim zdaniem powinieneś właśnie zainwestować właśnie w Hellhoundy, które by pomogły ci troszeczkę z tymi Banshee. Możesz też zainwestować właśnie w Bazyliszka, który mógłbyś ostrzeliwać tutaj pasywnie. Bazyliszki... Wiem, że większość ludzi uważa, że pojazdy w gwardii są często okazyjne. I się zgodzę, że częściowo są. Ale każdą jednostkę tą pancerną można w jakiś sposób wykorzystać. I chociażby wystawienie tych chimer. Bo te chimery naprawdę mogą ci zrobić całkiem niezłą robotę. W szczególności przeciwko tym Warp Spiderom. Ogólnie przeciwko piechocie chimery są dobre. Jeszcze jakbyś sobie wystawił właśnie Hellhounda, też mógłbyś troszeczkę tej piechocie napsocić. A bazyliszki są prawie dobre na prawie każdy drużyny mecza. Trzeba umieć tylko je wykorzystać. Ale na tej mapie wystarczyło, żebyś je rozstawił tutaj na tej planszy. I nawet jeżeli byś stracił całą tutaj armię, ten bazyliszek dalej mógłby tutaj ostrzeliwać, albo mógłbyś nawet ostrzeliwać te jednostki tutaj. Ludzie, zacznijcie korzystać z tych bazyliszków. Jak już bierzecie tą gwardię i macie takie sytuacje, zacznijcie ogólnie ludzie korzystać jednak z tej artylerii. Wiem, że artyleria i dowodzenie jest w tych grach ciężkie i trzeba czasami jej pilnować, ale coś to naprawdę często opłaca. Ja nawet w figurkowej wersji mam właśnie bazyliszka przez to, że daje mi to możliwość ostrzeliwania prawie całej mapy. Jeżeli walczy się na dużych mapach, to się właśnie takie artylerie też bardzo przydają, a na takich małych to masz taką jedną zabezpieczoną pozycję i z niej po prostu robisz sobie też centrum ostrzeliwania artyleryjskiego i masz porządne wsparcie ogniowe. I widzimy, że ten Sir Consul tutaj ruszył. O! Chyba... Tak! Jednak widzimy bazyliszka! W końcu! W końcu widzimy artylerię! I popatrzmy sobie, co ten bazyliszek tutaj robi. Bazyliszek tutaj ostrzeliwuje ten Sir Consul. Za chwilę znowu wystrzeli. I popatrzcie, jak rozrzuciło piechotę. Teraz jeszcze tutaj pozostałe oddziały podchodzą. I ten bazyliszek, tak jak widzicie, robi swoje. Po prostu robi swoje. A nawet właśnie tak jak widzimy, ten jeden bazyliszek może troszeczkę zmienić. Ale popatrzmy, gdzie się schowała teraz armia Kapiego, bo... A, Kapi schował całą swoją armię teraz tutaj do tego portalu. W sumie, ja mam teraz dobre pytanie, które mi teraz przyszło do głowy. Ale to za chwilę, bo widzimy, że tutaj dalej konfrontacja z tym cyrkonstruowanym trwa. I widzimy właśnie... ten Sir Consul zostają tutaj wyrżnięci. Niestety bazyliszek... Tutaj bazyliszek już nie powinien ostrzeliwywać, bo teraz troszeczkę robi szkody swoim własnym oddziałom. Ale mógłby próbować ostrzeliwać pozycje, które już wiemy, że Kapi tutaj ma. Ale i tak, ten bazyliszek swoim ostrzem tak rozrzucał teraz ten cały Sir Consul, że dużo nie mogli zrobić, zostali załamani. Ta jednostka została rozlikwidowana. I teraz mógłby sobie odpalić pasywny ostrzał i tutaj strzelać, ale ja mam teraz bardzo dobre pytanie, bo tego nie jestem akurat pewien. Jak spakujecie wszystkie jednostki do portalu, jako eldarzy, i tracicie wszystkie swoje portale, czy wtedy tracimy wszystkie swoje oddziały, czy jak wybudujemy kolejny portal, to będzie to te oddziały dalej będą? Jeżeli ktoś wie, niech mi to napisze w komentarzu, bo teraz to jest faktycznie dobre pytanie. I widzimy już tutaj, że się zaczyna starcie o ten most. Ogniste smoki, zamiast strzelać w gwardzistów, powinny strzelać moim zdaniem w ciężkie boltery. Gwardziści się tutaj trochę cofnęli, Banshee popędziły do przodu.
Gabi wycofał większość swoich oddziałów. Nie wiem, dlaczego zostawił tamte Banshee. I zobaczmy, gdzie jest teraz nasz MVP, czyli gdzie jest to nasze gdzie jest ta Banshee? Gdzie jest ta Banshee? Gdzie jest ten bazyliszek? I widzimy kolejną jednostkę eldarską, którą nie widzieliśmy jeszcze chyba ani razu w tym turnieju. Avatar Kaina. To może naprawdę napsuć krwi. W szczególności, że jego przeciwnik, Karolek, nie ma jeszcze tutaj Blade'a. Co ten bazyliszek tutaj robi tak blisko pozycji? Artylerię się najlepiej wykorzystuje z daleko jego zasięgu. I widzimy, że Avatar Kaina już tutaj rusza. Zaczyna robić rzeźnie. Widzimy, że ostrzał bazyliszka tutaj dalej jest skuteczny. Ale moim zdaniem w tym przypadku ten Avatar Kaina, plus te pająki osnowy, sobie przypomniałem w końcu jak się to, jak warp przetłumaczyć, po prostu zrobią swoje. Nawet jeżeli mamy tego bazyliszka, który teraz chyba przygotowuje właśnie Earthshake Missile, który jak rąbnął, to tutaj troszeczkę podziurawił te oddziały Kapiego. I widzimy, że w sumie tych oddziałów Kapiego jest coraz mniej. Ale ten awatar dalej jest niebezpieczny. Teraz jeszcze została rzucona ta burza. Pająki i osnowy jeszcze tutaj walczą. Generał Gwardii Imperialnej zginął. Pojawiła się znowu Seer Council. Ogniste smoki też jeszcze stoją jedne. Tutaj jeszcze ci... Te ogniste smoki próbują przejąć sobie tą krytyczną lokację. I wszystko jest skierowane w kierunku awatara. Przez co nic z jakiegoś powodu nie strzela w ten Seer Council. Nic nie strzela w tą arcyprorokinie. I to jest to, co ci przed chwilą mówiłem, że ten bazyliszek powinien stać tutaj, bo teraz narwały się do niego ogniste smoki. I już bierzecie artylerię, czego w tym meczu jestem zadowolony, że została wzięta. Zostawcie ją w bezpiecznej dla siebie lokacji. Jeżeli wiecie, że to będzie pole walki, nie rozstawiajcie go przy polu walki. Zostawcie to z pozycji, żeby miał zasięg do pola walki, ale nie przy polu walki. Wtedy cały sens artylerii po prostu znika. I widzimy, że w sumie tutaj Kapi dał radę się przebić. Zajął ten punkt. I ten awatar dalej stoi z ponad połową HP. Co może być też... Właśnie popatrzyłem sobie, ile Kapi ma rekwizycji tutaj w tym rogu i takiej... Pomyślałem sobie, o jasny gwint. I widać, że Kapi postanowi nie czekać, tylko już przeprowadza atak. Już próbuje tutaj się poruszać w kierunku bazy tutaj Karolka. I Karolek już tutaj wystawia Karskinów. Tutaj jeszcze chyba Full Scale War nie zostało wybudowane. A moim zdaniem Bumblade to mogłaby być chyba rzecz, która mogłaby uratować troszeczkę teraz Karolka przed tym awatarem. Bo ci Karskini to fakt, bardzo fajna jednostka przeciwpiechotna. Ale tutaj to jest po prostu demon, to jest bestia. Bardzo duża bestia. Moim zdaniem teraz to już się zaczyna czyszczenie bazy Karolka. Tutaj widzimy, że ponownie został wystawiony Heavy Weapon skład, który na razie nie wykorzystuje pełni swoich możliwości, bo nie jest rozstawiony. Ten awatar, z tego co widzę, to nawet nie obrywa obrażeń, tylko się leczy. Pomimo, że widzę, że w niego ludzie perfidnie strzelają. Kolejna burza wylądowała. No moim zdaniem to jest GG, kolejne zwycięstwo dla Kapiego. Choć trzeba przyznać, że ta batalia troszeczkę trwała. A ja miałem się trochę jak rozgadać, więc jestem trochę z siebie zadowolony. Ale tutaj przede wszystkim gwiazdą tutaj jednak jest Kapi, bo tutaj dał radę bardzo ładnie to wszystko rozegrać. Widzimy, że mroczny żydan też się w końcu pojawił. Nie dość, że Kapi tutaj zwycięża poprzez zdobycie większej ilości punktów. To jednak tutaj widzimy, że baza Karolka już powoli wpada jak na gruzy. Za chwilę będzie tylko wspomnieniem. Pomimo, że jeszcze tutaj widzimy, że chyba troszeczkę się stara tutaj bronić.
Ale to będzie już po prostu czekania, aż wszystko zostanie zniszczone. Więc moim zdaniem bardzo duże gratulacje dla Kapiego. Powodzenia obydwu graczom w następnych meczach. Mi się bardzo tutaj podobało właśnie to, że się pojawiło wiele jednostek, które się wcześniej nie pokazały. Mogliśmy też zobaczyć właśnie działanie Bazyliszka, mogliśmy zobaczyć awatara Kaina, mogliśmy zobaczyć pająki osnowy. Bardzo wiele jednostek, których zazwyczaj nie widzieliśmy jeszcze w turnieju, więc było na pewno co oglądać. Mam nadzieję, że Wam się też miło oglądało. Bawcie się dobrze, życzę Wam miłego dzionka. Zapraszam Was także na inne filmy na moim kanale. I na razie!